Dzień dobry, Sadowski Marek, specjalista fotografii podwodnej, portal fotografiapodwodna.pl. Dzisiaj prezentujemy latareczkę Graal Marine. Jest to latarka KX Narrow Video. Jest to latareczka bardzo fajna, która ma wiele zalet. Przede wszystkim jej wielkość, jest po prostu gabarytów bardzo małych. Druga rzecz, czas świecenia tej latareczki to jest 120 minut, jeżeli chodzi o ładowanie, to jest okolica 3-4 godzin. Jeżeli tutaj byśmy mówili o zaletach wideo, jest to latarka, która LED, który został zastosowany, to jest 10-watowy i kąt padania światła to jest 125 stopni. Włączamy latarkę poprzez dokręcenie przedniej części i już się świeci. Hej! Co jest zaletą dodatkową, to jest to, że akumulator jest standardowym akumulatorem, który jest stosowany na przykład w ogniwach w laptopach. Jest to akumulator Samsunga, bardzo wytrzymały i razem w komplecie przychodzi ładowareczka. Ładowarka jest bardzo prosta w obsłudze, wystarczy umieścić ogniwo w tej ładowarce i już zaczyna się proces ładowania. Tutaj jest, jak można zauważyć, jest drugie miejsce na drugi akumulator, który można dokupić u nas. Ten akumulator nie jest drogi, a podczas jednego między dwoma nurkowaniami można bardzo szybko wymienić. Jeżeli chodzi o zastosowanie latarki w nurkowaniu, to my proponujemy dokupić sobie dodatkowy ze światłem skupionym dodatkową po prostu tutaj element. I ten element jest bardzo prosto też wymieniany. Wystarczy odkręcić ten element wideo i następnie dokręcić element światła skupionego. Wtedy mamy bardzo silną latarkę nurkową. Więc jeżeli nie kręcimy akurat tutaj jakichś obrazów z kamerą, to wtedy możemy zastosować latarkę taką normalną nurkową. Ta część od latarki bez reflektora, ona posiada tutaj po prostu uchwyt, który możemy zastosować, na przykład jakiś retraktor, który możemy doczepić sobie do sprzętu nurkowego. Jeżeli bym miał poradzić, dla kogo ta latarka, to na pewno dla osób, które w tej chwili najbardziej popularnym zestawem do kręcenia wideo, takim po prostu amatorskim, jest kamera GoPro 2 i do tego obudowa podwodna. Jeżeli sobie w tym momencie dokręcimy, czyli wkładamy akumulator, dokręcamy i wtedy mamy świetny zestaw, do tego ramię i podstawa, i wtedy mamy świetny zestaw do kręcenia z bliska do 2 metrów różnych, po prostu tutaj na przykład w Egipcie, czy nawet w naszych wodach spokojnie taki komplecik nam wystarczy. Dobrze, chciałbym podsumować, czyli latarka Graal Marine KX Narrow Video. Jest to latareczka o mocy 10 W, 900 lumenów, więc jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Czas świecenia to są 2 godziny. Czas, jeżeli mówimy o głębokości, to jest 150 metrów, więc ona nawet jest skierowana do osób nurkujących technicznie. No i ładowarka, tak jak tutaj już wcześniej pokazywałem, ona też posiada złącze do gniazdka na przykład samochodowego, jeżeli byśmy byli gdzieś poza jakąś tą dostępnością energii normalnej. Z tej strony Sadowski Marek, fotografiapodwodna.pl. Zapraszamy, pełna dostępność latarki Graal Marine. Dziękuję.